Obsługa programu Kane. Aby przesyłać obraz z komputera na urządzenie mobilne, należy wejść w Settings, a następnie Network. Pokazuje się nasze Kine ID, nasz lokalny adres IP, internetowy adres IP oraz hasło do podłączenia. Jeśli potrzebujecie więcej informacji, na stronie głównej są odnośniki do strony Kine. Po uruchomieniu aplikacji na dowolnym urządzeniu klikamy dostępne serwery i edit. Tutaj wpisujemy naszą nazwę serwera, Kine ID oraz adres IP i hasło, które mieliśmy na komputerze. Wychodzimy i ponownie klikamy na nasz utworzony serwer. Klikamy Connect. W tym momencie zostajemy połączeni. Domyślnie w programie możemy sterować myszką, klikać oraz przewijać. Po wybraniu klawisza Cofnij zostajemy przeniesieni do menu. Klikając Pages możemy wybrać ilość przycisków na ekranie. Są tam podstawowe karty oraz karty dla graczy. Nas interesuje pusta karta do korzystania z Google Cardboard. Nie możemy wtedy niestety używać myszki. Wejściu w ustawienia możemy zmienić na przykład jakość i rozdzielczość obrazu oraz ustawiać klawisze. W okładce Viewport możemy zmienić układ przesyłanego obrazu bez potrzeby programów takich jak 3D w 3D lub specjalnych filmów.